to bierzesz takiego Astona Martina. No i on się po prostu trochę lepiej prowadzi od, wiesz, tego samochodu, który tam miałem przed chwilą, czyli tego tam Mercedesa, nie? Ale nie ma czegoś takiego, że kompletnie inaczej on się zachowuje, ten samochód. Jak grasz w Drivera San Francisco, wsiądziesz do takiego Forda GT, bo tam jest Ford GT, i potem przesiądziesz się do jakiegoś małego knypka z napędem naprzód, to to wszystko ładnie czuć, jakby ciężko to wytłumaczyć nawet, bo tam jest to zrobione jakoś tak inaczej. To dalej jest gra, wiesz, zręcznościowa, nie? Ale każdy samochód czuć tam inaczej, każdy inaczej się zachowuje. Nie ma tak, że Audi RS6 będzie praktycznie tym samym co ten samochód, tylko troszeczkę bardziej będzie wylatywać, nie? One kompletnie inaczej będzie się zachowywać, ta Audica. Weźmy sobie tutaj jakiegoś takiego kloca wielkiego. Zobacz. Nie, tu taka wielka szafa. Wiesz, możesz sobie w Fordzie stunigować na różne sposoby te samochody, ustawić dyferencjał i wiesz, samochód będzie ci się lepiej prowadził, nie? W Driverze San Francisco jednak śmigamy samochodami seryjnymi, nie mamy tam możliwości ich tuningowania, prawda? I poza tym, że ten samochód nieco bardziej wylatuje z zakrętów w stosunku do poprzedniego auta, to jakichś tam wielkich różnic nie ma w jego prowadzeniu. Mimo, że tu jest napęd na cztery buty, nie? A tam był na tył, w tamtym Astonie Martinie, gdzie widziałeś, jak wygląda tamten samochód, a jak wygląda ten. Tego po prostu trochę bardziej wywala z zakrętu. Musicie sobie zagrać w Drivera San Francisco, żebyście wiedzieli, o czym mówię, bo to ciężko sobie nawet wyobrazić, jak ktoś nie grał w tamtą grę. Nie, jak, tak jak my gramy głównie w Forza Horizon 5 i dla nas takie prowadzenie samochodów jest jedynym słusznym właściwie, nie? No bo nie mieliśmy do czynienia z czymś innym. A jak sobie spróbujemy Drivera San Francisco, chociaż trochę, przesiądziemy się w różne typy samochodów i w ogóle, to jest różnica kolosalna. I najlepsze jest to, że sobie tego Drivera zainstalowałem na tej konsolce przenośnej ROG Ally. Chwilę sobie tam zagrałem i nawet tam było to czuć, nie? Na takim małym ekraniku. Ten, co robił tę grę, to jest jakiś geniusz. Jest różnica kolosalna i to wiesz, gram na tych takich gałkach, no tak jakbym na padzie grał, nie? Nie mówię tutaj o jeździe na kierownicy, tam zresztą w Driverze nawet kierownica moja nie działa. Ale to czuć i to jest fajne. Myślę, że dobrze by było, jakby pomyśleli, jeśli będzie w Forza Horizon 6, to żeby pomyśleli o tym, aby zrobić właśnie taką, wiesz, większą różnicę między tymi samochodami, nie? I tak jest spora poprawa w prowadzeniu w stosunku do Forza Horizon 4, tutaj w piątce, bo te auta są takie bardziej przyczepne, w czwórce się bardziej ślizgały. Ale i tak, one z grubsza wszystkie prowadzą się tak samo. W rzeczywistości, no jest ogromna różnica między na przykład SUV-em, a jakimś tam, wiesz,
super sportowym autem, czy po prostu jakimś mniejszym, niższym, nie? A to jest potężny kloc, ona jest, to auto jest sporo, no trochę wyższe od RS6, którą jechaliśmy teraz, ale też jest dużo, dużo wyższe auto niż ten Aston Martin w Valkyrie, którego mieliśmy wcześniej, prawda? Dwa kompletnie inne samochody, a prowadzą się w zbliżony sposób. To jest dziwne. Oczywiście BMW dużo gorzej się prowadzi, no nie? No ale kurde... Musicie sobie w drivera zagrać, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Osoby, które grały, na pewno wiedzą, o czym mówię. Że jest spora różnica między typem samochodu.